Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazanie zespołu szkół agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej, czyli prawie 8-hektarowego terenu wraz z zabudowaniami, nastąpi w drodze darowizny na mocy odrębnego aktu notarialnego. W skład zespołu szkół agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej w Radomiu wchodzi technikum kształcące w 5 zawodach oraz branżowa szkoła pierwszego stopnia. Zgodę na prowadzenie przez Ministerstwo Radomskiego Agrotechnika wyrazili radni. Dzięki przejęciu zwiększą się możliwości szkoły, jeśli chodzi o pracownię i wyposażenie placówki, a także unijne wsparcie. Od 1 stycznia 2020 roku działalność zespołu szkół agrotechnicznych i gospodarki żywnościowej w całości będzie finansowana z budżetu ministerstwa.